Gdańska, który na zaproszenie Nowogardzkiego Domu Kultury zgodził się przyjechać do nas. Przyjechał z Bonn, urodził się w Mysłowicach, ukończył dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Od roku 1987 mieszka w Niemczech. Należy do Związku Artystów Plastyków Niemiec, założyciel i prezes Stowarzyszenia Kulturalnego oraz dyrektor artystyczny Stowarzyszenia również Arsporta. Bierze udział w licznych wystawach w Niemczech, we Francji i w Polsce. Siedząc na posadzce ukryty za kolumnami robiłem szkice sklepień. Nie chciałem, aby mnie ktoś tam zauważył. Nie lubię budzić zainteresowania ciekawskich. Pragnąłem rozkoszować się nim samotnie. Chciałem się wtopić w atmosferę tego monumentu, usłyszeć jego autentyczne odgłosy. Miałem ochotę być z nim sam na sam, co jest bardzo trudne, gdyż pałac od wczesnych godzin rannych aż do zamknięcia napełniony jest wrzawą zwiedzających. W samotności i bez przewodnika czuję się tajemniczość pałacowych korytarzy i niezliczonych komnat. Wystarczy zatopić się w jego architekturę, dać się porwać nastrojowi chwili i obserwować przebieg nieskończoność biegnących i przecinających się linii architektonicznych, podziwiać bogactwo sklepień i słuchać odgłosów samego zamku. Gdy ucichnie echo przewalającego się tłumu, można usłyszeć jego ciszę. Cisza ta przemawia. Wtedy dopiero w pełni odczuwa się jego tajemniczość, jego niesamowitą aurę. W takiej atmosferze można dać się unieść duchowi i układać wiersze lub szkicować. Ręka prowadzona jak gdyby tajemniczą siłą kreśli wtedy urokliwe linie. Pałacowe schody w Chambord, najbardziej tajemniczy i fascynujący fragment tego monumentu, wkręcają się jak gdy olbrzymi korkociąg w sam środek rezydencji, oddają charakter i istotę tego zabytku. Są jakby jego duszą. Być może nawet sam Leonardo da Vinci, który wtedy spędzał ostatnie lata swego życia w niedalekim, bo oddalonym o kilkanaście kilometrów Amboise, przyłożył do nich rękę. Tak przynajmniej utrzymują niektórzy historycy. Nad powieścią Trzeci Powrót pracuję od 10 lat. Jest to książka o reinkarnacji. Bardzo proszę o dokonanie wpłat na moje konto, a Państwo otrzymacie w zamian za to książki.